Kandydaci do Rady Powiatu Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Powiatu, lista numer 10. Waldemar Tkaczek, radny powiatu o największym doświadczeniu samorządowym. Wie, jak zmienić sytuację finansową powiatu i jak usprawnić jego działalność. Za najważniejsze zadanie uważa rozwój przedsiębiorczości i walkę z bezrobociem. Izabela Trzewiatowska, ekonomista i przedsiębiorca w branży doradczo-finansowej. Ma doświadczenie w zarządzaniu oraz zdobywaniu funduszy unijnych. Kompetentnie pomoże finansom powiatu stanąć na nogi. Mateusz Cyżan, student europeistyki na Politechnice Gdańskiej. Chce w praktyce wykorzystać i pogłębiać swoje zainteresowanie samorządem lokalnym. Nie toleruje walki politycznej, ale ceni zaangażowanie i dążenie do osiągnięcia kompromisu. Joanna Wanta, jako osoba prywatna w 3 lata pozyskała 1 000 000 zł z Unii Europejskiej. Z wójtem gminy Dziemiany utworzyła darmowy punkt przedszkolny. Wywalczyła również płatny staż dla 40 młodych kościerzaków. Swoją wiedzą chce wzbogacić powiat o środki Unii Europejskiej. Grażyna Kropidłowska, wieloletni pracownik sfery budżetowej. W Radzie Powiatu chce ułatwić mieszkańcom dostęp do spraw urzędowych. Lucyna Kowalkę, doświadczony nauczyciel geografii w Kościerskim Ogólniaku. Chce zabiegać o lepsze wyposażenie gabinetów lekcyjnych oraz działać w kierunku lepszego wykorzystania potencjału turystycznego powiatu. Sławomir Saworski, kierownik produkcji w firmie Rambut oraz Aktywny Mors. Uważa, że budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, ale obecne procedury nie ułatwiają życia inwestorom. Chce wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz kształcenie zawodowe na potrzeby lokalnego rynku pracy. Beata Guzińska, od kilkunastu lat pracuje jako kosmetyczka. Chce umożliwić aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. Arkadiusz Lorek, zawodowy kierowca z długoletnim stażem w firmie państwowej i prywatnej. W powiecie chce zająć się poprawą stanu dróg i bezpieczeństwa. Danuta Kurszewska. W powiecie chce zorganizować pomoc administracyjną dla organizacji, które mogą przejąć część zadań powiatu. Radosław Hendrych, student spełniający się tworząc muzykę rap. Aneta Baryła, przedsiębiorca w branży turystycznej, ma doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu obiektami turystycznymi. Uważa, że w Radzie Powiatu potrzeba więcej kobiet do rozsądnego gospodarowania publicznymi finansami. Lista numer 10. Poskładajmy powiat wspólnie.